Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Senatorze, wnioskodawco, sprawozdawco. Bardzo dziękuję za tą inicjatywę, w pełni ją popieram, tu żeby nie było wątpliwości. Mam jedno pytanie. Rozmawialiśmy na komisji, wiem, że to Pan też rozważał, o skróceniu tego wymogu z 6 miesięcy na przykład do 3 miesięcy. Ja bym namawiał do rozważenia zgłoszenia tego wniosku z bardzo prostego względu. My i tak mieliśmy sceptyczne stanowisko rządu, więc będziemy i tak pewno wspólnie starali się rząd przekonać. A jednak całe przesłuchanie na komisji moim zdaniem uprzytomniło nam skalę tego problemu, bo ja nie jestem w stanie, kiedy miałem rozmowy ze przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny, wytłumaczyć, dlaczego osoba, która przebywała 5 miesięcy i 2 tygodnie, bo na przykład z takim przypadkiem miałem osobiście do czynienia, jest tych świadczeń pozbawiona, osoba, która przebywała 2 tygodnie dłużej, już te świadczenia ma. Czy pan senator rozważa jeszcze złożenie takiej poprawki w tym zakresie? Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, rozdzielmy dwie sprawy. Jedna to jest kwestia, to też żeby bo te 6 miesięcy się tutaj powtarza w dwóch jakby aspektach. Jedna to jest kwestia vacatio legis, czyli terminu wejścia w życie ustawy. Propozycja ZUS-u była taka, żeby ten termin był 6-miesięczny na prostu przygotowanie się do realizacji tej ustawy. I myśmy zrozumieli to i zaaprobowali, że rzeczywiście termin, który był wcześniej proponowany, powinien być dłuższy i w samym projekcie, już teraz w tym druku, jakby, o którym my teraz rozmawiamy, jest zapis, ustawa wchodzi w życie 1 dnia 4. miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Czyli termin vacatio legis to jest co najmniej 3 miesiące, co najwyżej 4 miesiące. To zależy, w którym miesiącu, w której porze miesiąca, w którym dniu miesiąca zostanie ta ustawa opublikowana. No nie ta, ale z tego projektu wynikające. A czym innym jest termin, który jest zawarty w ustawie o osobach deportowanych do pracy przymusowej z roku 96. Ten zapis był od samego początku. Tu jest właśnie w artykule 2, w który definiuje, czym jest represja w rozumieniu ustawy, jest wyraźnie powiedziane, to jest deportacja do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy. Czyli mówimy o 6 miesiącach w trakcie II wojny światowej lub tuż po niej, w których dana osoba była deportowana, czy do III Rzeszy, czy do Związku Radzieckiego. Ten termin pojawił się, nazwałbym to, w ustawie matce, której my nie ruszamy, żeby było jasne, jej treści, jako taki termin, no w pewnym sensie wzięty z sufitu, przepraszam za wyrażenie, ale jest. Ponieważ my nie chcemy wzruszyć ustawy matki z prostej przyczyny, bo to by wymagało znacznie dłuższego vacatio legis, bo oprócz czynności technicznych ZUS-u i decyzji, którą musi wydać, czy powinien wydać szef Urzędu do Spraw Kombatantów, trzeba by było jeszcze badać, czy dana osoba podlega definicji represji, ale już zmienionej definicji represji. My tutaj robimy taki oto zabieg, że do ustawy kombatanckiej, a trochę grubsza, wpisujemy ustawę, zakres podmiotowy ustawy o deportowanych, posiłkując się wprost definicją represji z tej ustawy. Czyli tej nie zmieniamy, tą grupę osób, a dlaczego tak? Bo ta grupa osób w cudzysłowie, oprócz warunku lustracyjnego, już została dawno sprawdzona. Te osoby dostają specjalne takie świadczenie do emerytury lub do renty, to jest po pierwsze. Po drugie, dostają specjalną legitymację, nawet inny wzór niż ustawa, legitymacja kombatancka. To nawiasem mówiąc uchwalał też Senat. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to w tamtej kadencji było, myśmy uchwalali przepisy, które dawały osobom deportowanym wejście bez kolejki, mówmy, prosto do lekarzy, bo to osoby w tym wieku to jest jeden z podstawowych postulatów, do aptek, do lekarzy, do przychodni. I posiadające tą legitymację, sprawdzone
no, w ciągu obowiązywania tej ustawy, czyli od roku 96, nie musiałaby podlegać ponownej procedurze sprawdzającej, która by wydłużyła cały proces, skomplikowała go. A tak technicznie polegać będzie, w cudzysłowie, przepisanie tych osób z ustawy deportowanych do włączenie ich do ustawy o do kombatantów na dwóch czynnościach. Złożeniu wniosku. Dane w tym wniosku są takie same jak w ustawie o kombatantach, wymagane w ustawie o deportowanych, to oznacza, że ten wniosek może zostać jakby powtórzony, czy też ściągnięte te dane z rejestru, który Urząd do Spraw Kombatantów posiada. I co najważniejsze, tylko i wyłącznie badaniu temu lustracyjnemu. A to trzeba przejść, bo tak jak powiedziałem, kombatanci to też przechodzili. I dlatego nie chcemy ruszyć tych innych 6 miesięcy, o których przed chwilą powiedziałem, z ustawy o deportowanych. To nie znaczy, że... Bo to jest inna materia w ogóle jakby. Bo wtedy zmieniamy ustawę o deportowanych, wprowadzamy nową procedurę. Oczywiście można to zrobić. Tylko, że... No mówmy też prostym tekstem. Jeśli rząd ma daleko idące, może Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, daleko idące, może nie obiekcje, ale zastrzeżenia z natury finansowej, to jeszcze poszerzenie zakresu podmiotowego spowoduje, na pewno nie spowoduje rozmiękczenia na razie twardego stanowiska ministerstwa. Liczę na zmiękczenie tego stanowiska. Więc reasumując, oczywiście tak, ten przepis 6-miesięczny, no niestety przynajmniej w tym projekcie pierwotnym go nie ruszamy, jeśli rząd się na to zgodzi. Ale to trzeba by oszacować na nowo ocenę skutków regulacji, zrobić ze względu na to, bo my tak naprawdę nie wiemy, ile takich osób jest. Czyli które były deportowane, ale krócej niż 6 miesięcy, mówiąc krótkim tekstem. Nie wiem, czy jasno się wytłumaczyłem. Dobrze. Jeżeli mogę dopytać. Proszę bardzo, panie senatorze. Bo ja się zgadzam z tą częścią analizy, która mówi o skutkach finansowych. Oczywiście, że bym powiedział, nie mamy ich teraz oszacowanych, ale nie zgadzam się troszkę, ale może się w tym mylę, stąd moje pytanie do wnioskodawcy. Bo wydaje się, że ta poprawka jest dosyć prosta. Ona w ustawie z 96 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych tam w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR, prowadza w wyliczeniu zastąpienie słowa 6 miesięcy wyrazami 3 miesięcy i nie opóźnia wejścia w życie ustawy, bo to jest nowa grupa, która składa wniosek, musi przejść procedurę. Argument finansowy do mnie przemawia, oczywiście, że trzeba sprawdzić, ale bym powiedział od strony proceduralnej, muszę powiedzieć, że nie rozumiem tego argumentu, bo wydaje mi się, że on nie ma wpływu na jakieś możliwości opóźnień. Znaczy głównym jest argument niestety finansowy. Przyznam się, że ten postulat może nie tyle jest do mnie, ile do rządu. Jeśli się zgodzi na powiększenie zakresu podmiotowego, chętnie, tak jak pan senator tu powiedział, pan przewodniczący, przepis jest stosunkowo prosty, bo trzeba by jeszcze jeden przepis przejściowy tutaj do punktu, czyli materialny i przejściowy, ale może tak, nie sięgam zbyt głęboko, no nie czerpię za dużo na 11, bo to oczywiście można by było jeszcze głębiej sięgnąć. To znowu będzie pytanie, czemu 3 miesiące, a nie 2,5. To jeśli już to w ogóle ten cenzus 6 miesięcy zlikwidować, no już, ale to mówię, to by wymagało przede wszystkim zgody rządu, ja nie ukrywam tutaj, znaczy zgody na skutki finansowe.